Dzień dobry, z tej strony Elżbieta Jurkowicz, Holistic Day Spa. Dzisiaj będziemy działać z masażem głowy, dlatego też jeżeli ktoś ma dłuższe włosy, należy je rozpuścić, żeby były luźno. No i zaczynamy. Zaczynamy sobie od linii tutaj włosów i krążymy sobie kółeczko. W ten sposób, żeby cała tkanka nam pracowała. Ten ucisk, żeby też nie był zbyt mocny, tak żeby było przyjemnie. Pracujemy sobie tak, żeby nasze brwi też się ruszały, nasza twarz też w pewnym sensie, strefa czoła również się rozluźnia. Przechodzimy sobie tutaj na strefę uszu, za uszami. I również krążymy kółeczka. Nie ślizgamy się po włosach, tylko tak jakbyśmy mieli włosy, tylko właśnie po tkance. I czujemy całą skórę głowy. Idziemy do góry. I krążymy kółeczka. Nacisk taki komfortowy. Masaż nie bolał, albo przyjemny, rozluźniający. I oddechamy. Już jesteśmy tutaj w okolicy ucha. Schodzimy sobie również tym samym uchem na szyję. Delikatnie po przebiegu mięśni pracujemy. Jeśli się znajdzie jakiś punkt, który jest bardziej bolesny, możemy się na nim zatrzymać. Przycisnąć troszkę mocniej, ale nie za mocno. I w ten sposób rozluźniamy koniec. Oddychając. Teraz przejdziemy sobie do innego ruchu, będzie to ruch delikatnego pociągania za włosy. Też bardzo fajny, rozluźnia struktury powięziowe w obrębie i twarzy, i głowy. Więc sobie delikatnie bierzemy i pociągamy. I oddychamy. Mamy sobie tutaj na karku, trochę karku, również niepewnie postymulować w ten sposób. Jeżeli coś jest wrażliwe, to może boleć, dlatego ta osoba właśnie wrażliwą tą strefę głowy raczej się nie poleca, aczkolwiek też można sobie spróbować i zobaczyć. Teraz grzebyczkowym takim ruchem przeczesę włosy z każdej strony. Od środka nad uszami. I tak. Dajcie znać, jak się czujecie po masażu. Mam nadzieję, że też będziecie działać w swoim zaciszu domowym. Jeżeli jednak ten masaż sprawia Wam trudność, to również zapraszamy do naszego spa. Do zobaczenia niebawem. Pozdrawiam!